schabik i kawałek szyneczki w marynacie. Za tydzień będziemy je wędzić. Tutaj niżej mam też kiełbachę. Kiełbaska w osłonkach kolagenowych nie jest moim najlepszym rozwiązaniem. Pierwszy raz taką robiłem i chyba więcej nie będę robił. Jak się skończą osłonki, to przejdziemy z powrotem na zwykłe jelita, bo trochę twarde i takie pod zębami nie ciekawe. Siemanko, siemanko, dzisiaj święto, to nie podziałam, ale powiem wam, że zmieliłem mięso i troszkę zostało w maszynce, już rzucę to kurą. Teraz tutaj umyjemy też miskę. Nic się nie podziała, ale co? Ale powiem wam tak, że powiesiłem tutaj garnek na takim drucie po prostu, przewiercone i zaczepione z tej strony, tak żeby łatwiej było tam wkładać im to mięsko. O, chociaż, no jak widzicie, kiełbaska się lepiej zachowuje przy jedzeniu niż taki kawałek, bo to się rzuca i w całości wyciąga wszystko. Jajka brudne, ale są. Zaraz zbierzemy. Ale najpierw spacer nad Widawę, zobaczycie ile wody. No, za buźnę. Za mięskim to one przepadają. W poniedziałek będę wracał z pracy, zaczynam się w Dino, kupiłem tą kiełbachę. Też mam już zamówione trochę rzeczy do robienia. O, 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 widzicie co się dzieje? Ej! Kurczę. Zaraz tam. Za kark ją złapała i będzie dziabać, no. Ja nie wiem, czy ja nie pogarszam sprawę tym mięsem mielonym od czasu do czasu. Od dzisiaj już ma być chyba wieczorem minus 2, potem minus 5, minus 12, więc prawdopodobnie tu się pięknie wszystko zetnie. A jak się zetnie, to będzie łatwiej ziemię wywozić, a czyli przywozić ziemię, a wywozić kamienie, bo sąsiad wędzarnię stawia na końcu osiedla i wybrał duży kawałek ziemi, żeby tam chyba sobie utwardzić czy coś. I tutaj niedaleko wywiózł, więc ja sobie to po prostu przywiozę i rzucę tutaj, dzięki czemu wyrównamy ogród. No, a może później pomyślimy nad tym, jak wykorzystać te płotki do kur, bo przyszło mi do głowy, że bardzo fajnie by to działało, jeśli bym na przykład odgrodził tym płotkiem drewnianym dookoła od strony drogi. Myślę, że to by była na razie najlepsza opcja na wykorzystanie tych płotków. I przede wszystkim tutaj bym odgrodził też. Tu, gdzie są te kamienie, to tam bym je wcisnął. Może by najlepsze, lepiej by to osłoniło trochę tą szopę. Nie skubałyby tam elewacji całej reszty. To jest jedna rzecz. No i tak jak mówiłem, zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić im podestu, na który mogłyby łazić. Ale jak już teraz przyjdzie mróz, zetnie, to błoto, że tak powiem, przestanie być problematyczne. A ja tutaj bardziej będę się zastanawiał, jak zrobić taką płytę wkładaną tak po skosie. Mam sklejkę tak po skosie dawać, o ją, zaczepioną tam na dole. Tutaj na górze łańcuszkiem. I będę mógł wkładać zielone tak, żeby sobie wydłubywały z zasiadki. I nie będzie to rozrzucane po tej stronie, więc będzie po prostu dla nich wygodniejsze w jedzeniu. Ale mówię, to już jest... Na przyszły tydzień, jak wrócę z pracy, to coś tam będę dłubał, na pewno, mimo kiepskiej pogody, kiepskiej, może nie kiepskiej, ale mimo, że śnieżnej i zimnej pogody, to zamierzam coś tutaj dalej działać. Część kiełbaski podwędzałem i powiem wam, że zastosowałem taką płytę, ale osmolona, strasznie. Na początku miała być jako podstawka, a później stwierdziłem, że użyję jej jako osłonę do, wiecie, do samej wędzarni, żeby tak jej nie przepalało. Zobaczymy, może to się sprawdzi. Dam znać. Powiem wam, masakra. Od dwóch dni szukamy sówki, która wpadła do kałuży i dzieci no, zgubiły ją. Takiej sówki ogrzewacza do rąk. Znalazł się i 5 minut później zgubił. I teraz idę. Jest sówka. A my szukamy od wczoraj, od 6 rano, można powiedzieć, tego ogrzewacza, bo to jest tosi sówka i ona innego nie chce, tylko chce swój. Sobie tutaj leży na spokojnie. Po prostu ręce opadają czasami. Wyrwałem kilka nadprogramowych jarmuży i powiem wam, kury uwielbiałem jarmuż. A ewentualnie z blaku laku może być i jarmuż. Kostropate wy moje. Niech już nadchodzi ta wiosna, to będziemy dowodzić na bieżąco wszelkie zieleniny.
bo teraz to nawet nie ma jak wejść, żeby cokolwiek wykosić, bo tam błoto wszędzie jest straszne. No ale resztki z ogrodu, trochę z domu i jakoś to idzie. Jeszcze taki szybki upgrade, jeśli chodzi o nabijarkę do kiełbasy. Lepiej jest założyć po prostu nakrętki albo nakrętkę przedłużaną i używać grzechotki niż tą oryginalną torbę. A w kwestii tu środka, to tego może tak nie widać, ale ten tłok był dosyć luźny, więc nałożyłem na niego taką uciętą butelkę, a następnie zgrzałem, dzięki czemu zrobiła się taka fajnie dopasowana uszczelka do tego. I teraz naprawdę nic nie przechodzi. Wszystko, co włożę do tuby, to idzie do kiełbasy. Nic nie przechodzi na drugą stronę, w sensie za tłok.